Ja się umiesz kosić? Kurde! A. Nie tak jak oni tu kurde. Wziął pod kłosy, pod wiatr. Właśnie nie wiem. To pod wiatr, oni pod wiecie. Co? Co? Nie. Tak, bo nie mówię. Co ma kłóć? No to jak to się zrobi? Co? No, w zeszłym roku nie podsumowałem. Proszę Państwa, w tej chwili kosiarze pokazują koszenie na ścianę. Tak rolnicy określali ten sposób koszenia. Dlaczego? Dlatego, że zboże jest wysokie i gdyby koszono odwrotnie, że zboże kładło by się na ścielisko, na to miejsce po skoszeniu, to wówczas by mocno się pokrątało. A tak, to duże, wysokie zboże, zwykle żyto, było koszone na ścianę, z tyłu szła podpieraczka, podpierała zboże i robiła od razu snopy. I proszę, w odpowiednim oddaleniu teraz rusza drugi kosiarz. Proszę zobaczyć, też kosi na ścianę. Zapraszam również pana Karola Boera, koordynatora naszego projektu geologii, jak to z którym było udzielone do Bochenka. Zapraszam do wzięcia udziału w sposób poświęcony, a może jednym i drugim. Proszę miłować, może akurat wyjdzie. Młody jest, to bardziej nowoczesny sprzęt. Pani prezes, to młody jest, to może bardziej nowoczesny sprzęt zaproponujemy, czyli kosę. Nie, sierpek już nie. No dziewczyny, do podbierania, kosę. To jest. No, do podbierania. Do podbierania. Panie Marcinie, proszę. Ja jeszcze chciałam zaprosić pana prezesa Towarzystwa Miłośników Polecia do rządu krajowego, żeby też zademonstrował, a na pewno umie to robić. Proszę. Zastanawiam się, czy przypomnieliby sobie właśnie sposób koszenia. Super, super. Państwo z Niemiec. Pięknie, idzie jak burza. Bardzo proszę. O nie, 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 tu już jest. Pan chętnie? Bardzo proszę. Nie, 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 nie
Ale ten nie daj mi.